Partnerem podcastu jest Kir, dostawca mobilnego podpisu elektronicznego M Szafir. Zapraszamy na mszafir.pl. Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym wydaniu podcastu Technologicznie przewodnik po praktycznym wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Gdzie? Dla kogo? Jak? Nie zależy nam na taniej sensacji, ale szczerym pokazaniu miejsc, w których może Wam pomóc. Ona. Nie taka sztuczna. Inteligencja. Zapraszam do audycji, do oceny i, jak zawsze, do dyskusji. Próbuję szczypać się, żeby udowodnić im, że żywy człowiek siedzi w studiu i gada, bo to wcale nie będzie takie oczywiste za chwilę, prawda? Nie będzie oczywiste. Być może, tak jak już się dzieje w Chinach, treści, które są przygotowane za pomocą lub z udziałem sztucznej inteligencji, muszą być watermarkowane. Mhm. To oznacza, że ten znak, czy też oznaczenie dotyczące tego, że treść została wygenerowana przy pomocy lub za pomocą mhm. sztucznej inteligencji, będzie musiała być oznaczona w sposób widoczny lub zrozumiały dla odbiorcy, lub bezpośrednio w pliku, bo może być plik audio mm -hmm. i nie będzie informacji o tym, że treść została przygotowana no przez sztuczną inteligencję, albo na przykład może być zoptymalizowana, czyli jakość dźwięku może być zoptymalizowana przez sztuczną inteligencję, ale w samym pliku może się pojawić ten watermark. Dzisiaj żywy Bartek Pucek, żywy Jarosław Kuźnier, ale, no, you never, szanowny widzu i słuchaczu, no, jak to się skończy. Chcielibyśmy dzisiaj wejść do świata Generative AI i porozmawiać o tym, jakie obszary kreatywnej twórczości są już przez nią zamieniane, udoskonalane czy wytwarzane? Jak to tak naprawdę jest? Ona tworzy coś, czy ona tylko. Odtwarza coś. Też. To jest ważne, żebyśmy umieścili sobie mm -hmm. ten temat generative AI, czyli generatywnej sztucznej inteligencji, jakby w czasie i przestrzeni. Czyli szybka powtórka. Sztuczna inteligencja, dziedzina technologii, której celem jest tworzenie inteligentnych programów, które, i to jest prawdopodobnie błędna teza, potrafią myśleć i działać jak ludzie. Uznajmy, że to jest definicja sztucznej inteligencji na dzisiaj. Podoba mi się, natomiast ja poprosiłbym, żeby słuchacze sobie notowali, bo na koniec zrobimy test. Proszę bardzo. Są trzy rodzaje sztucznej inteligencji, czyli sztuczna inteligencja ogólna, AGI, sztuczna inteligencja, która jest Tzw. artificial super intelligence ASI i artificial narrow intelligence, czyli ANI, czyli taka wąska sztuczna inteligencja, nazywana też czasami słabą, która jest wyspecjalizowana na przykład w jednym obszarze i realizuje jedno zadanie. Ten rodzaj, czyli tej artificial narrow intelligence, to jest ten, który najczęściej dzisiaj występuje w przyrodzie. Ten narrow. Ten tak? narrow, tak. To jest... Czyli dzisiaj jesteśmy na etapie najsłabszej? Prace się toczą nad okay. wszystkimi trzema równolegle. Najpopularniejszą sztuczną inteligencją, czy rodzajem sztucznej no, no, no. inteligencji występując w przyrodzie, jest ten narrow intelligence. I tak? Teraz powiem Ci, dlaczego pytam albo dlaczego się dziwię. Całkiem naturalnie wierzę, że gdyby, nie wiem, sztuczna inteligencja chciała dopalić moje zdziwienie, to bardzo proszę, ale zobacz, wiele osób dzisiaj, widząc nawet Chat GPT-3, widząc nawet to, co my robiliśmy z wykorzystaniem technologii 11 Labs ekonomicznie, czy w Ukrainian Brief, mówi: wow, to jeżeli ludzie dzisiaj mówią wow na narrow to what is next? Tak samo jakbyś zobaczył 100 lat temu jakieś urządzenie, które jest pierwszy okay. raz i powiedział wow, mm -hmm. to jest tak jakbyś zobaczył pierwszy telefon albo jakbyś zobaczył telegraf, no to... a 200 lat później zobaczył postęp w tym zakresie. Mówię dlatego, że to wow oznacza, że to już jest dobre, a ty mówisz, że to jest początek. Tak, roku. to będzie wykładniczo lepsze, okay. to znaczy wykładniczo... My nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak bardzo lepsze to będzie, nie jesteśmy mm -hmm. w stanie tego pojąć, tak? Zawijam od tej wąskiej sztucznej inteligencji do poszczególnych obszarów. W tych obszarach bardzo ważnym jest uczenie maszynowe, o których sobie już mówiliśmy, czyli machine learning i to jest subdziedzina sztucznej inteligencji, która skupia się na opracowywaniu algorytmów, które pozwalają komputerom uczyć się na podstawie danych i dokonywać przewidywań bez wyraźnego programowania. Czyli po słowie wlazu kotek nastąpi na płotek i uczenie maszynowe z wysokim prawdopodobieństwem jest w stanie określić, że wyraz czy też zwrot mm. na płotek z określonym mm -hmm, wysokim prawdopodobieństwem mm -hmm. bez kontekstu. Sztuczna inteligencja ma problemy z rozumieniem kontekstu, ale jest w stanie z wysoką dozą prawdopodobieństwa określić, że po wlaz kotek będzie na płotek, więc 99.999 99 będzie na płotek, wkłada mm -hmm. tam na płotek generując ten tekst. I teraz ta generatywna sztuczna inteligencja, która jest napędzana uszczeniem maszynowym, to jest taki rodzaj sztucznej inteligencji, która jest w stanie tworzyć nowe treści, takie jak treść, takie jak wideo, takie jak dźwięk, na podstawie zestawu danych wejściowych. To jest tak zwane input data, czyli karmimy danymi. Mhm. Dzisiaj mamy całą tą dyskusję, jakie dane są wkładane do tych modeli, bo wiele z firm pracujących na sztucznej inteligencji dzisiaj nie zdradza Jakimi danymi karmi swoje algorytmy, mm -hmm. czy to są publiczne dane, czy to są dane chronione, czy to są dane prywatne? Mieliśmy przypadki zarówno w GitHub Copilot, czy kod, który jest używany za pomocą tego narzędzia, jest tylko kodem publicznie dostępnym, mm -hmm. czy też na przykład z prywatnych repozytoriów deweloperów. Czy w Mid Journey obrazki, które są generowane, wykorzystują pracę artystów, które zostały zebrane z wszechobecnego internetu i tym samym naruszają prawa autorskie? Tutaj jesteśmy po Ruszamy mhm. się w takim obszarze, który jest na dzień dzisiejszy kontrowersyjny i on będzie wymagał jeszcze dopracowania, bo na przykład już mamy do czynienia dzisiaj z artystami, którzy mówią: hola, hola, mhm. użyliście moich prac, i na tej podstawie wasze algorytmy generują nowe prace. No tak, Być i, może i, i. potrzebujemy jakichś royalties jako twórcy i tak dalej. Ten mhm. temat dzisiaj jest na stole i przez najbliższe lata myślę, że będzie jednym z takich obszarów dyskusji, ale ta generatywna sztuczna inteligencja działa poprzez szkolenie modelu na tym dużym zbiorze danych wejściowych, czyli bierzemy zazwyczaj duże zbiory danych wejściowych, ponieważ na czymś trzeba mm -hmm. się uczyć trenować, nawet jeżeli to jest wąska dziedzina, czyli to mogą być tylko i wyłącznie rentgeny, mm -hmm. tak? Jakby może być wąska dziedzina, ale to musi być duży zbiór, taki jak właśnie tekst, wideo, obrazy. Model, czyli ten algorytm, uczy się rozpoznawać wzorce oraz relacje w tym zbiorze danych, ponieważ słowa, obrazy, piksele na obrazie, wideo, czy poszczególne klatki, to co jest mhm. na tych klatkach wideo, mają relacje. ten algorytm jest w stanie te relacje zmapować, a następnie może wykorzystać tą wiedzę, czyli zarówno te dane, jak i te relacje, do generowania nowych treści, które są podobne do danych wejściowych. Podobne. Mhm. Czyli jeżeli czymś ten algorytm nie został nakarmiony, to szansa na to, że otrzymasz to odpowiedź są niskie albo żadne, tak? To znaczy słowa muszą następować po sobie, jeżeli mówimy o generowaniu tekstu, z wysoką dozą prawdopodobieństwa, mm -hmm. stąd ten algorytm czasami się my. myli dzisiaj. Choć o jedną rzecz chciałem się zapytać na tym etapie, bo mówisz, pakujemy dane i pokazujemy mu połączenia. My ludzie pokazujemy połączenia, czy on sam już zaczyna je widzieć, tworzyć? Dobre pytanie. Częściowo dzisiaj, jeżeli patrzymy z perspektywy tych algorytmów, mm -hmm. to są algorytmy, gdzie my budujemy, my w rozumieniu ludzie, budujemy albo algorytmy, czyli te modele, które do pewnego stopnia są zautomatyzowane. Natomiast jeżeli zeszlibyśmy w inną dziedzinę sztucznej inteligencji, która jest na przykład oparta o tak zwany deep learning mhm. i sieci neuronowe, to tam już się dzieją rzeczy, które są nieprogramowalne tak. przez człowieka i jest sporo wypowiedzi osób, nie tylko wypowiedzi, ale tak zwanych scientific papers, które mówią o tym, że autorzy, twórcy tych algorytmów deep learningowych, opartych między innymi właśnie o te sieci neuronowe, nie wiedzą jak te algorytmy działają. Po prostu one sobie już działają, tworzą Zerwały rzeczy, się z łańcucha. Nie dało się tego łańcucha nigdy założyć okay. o może w ten sposób. Okay. Bardzo wiele z tych rzeczy w tych modelach dzisiaj jest, po pierwsze, jest algorytmami. Po drugie, dzisiaj część z tych algorytmów wymaga tak zwanego alignment, tak? czyli dostrojenia tych algorytmów. Tak? To są te problemy na przykład w Generative AI, o których pewnie zaraz sobie porozmawiamy, gdzie generujesz obrazek, a tam osoba ma sześć palców na przykład, albo są one nienaturalne. Tak? I na tych obrazkach to jest jeden z dużych problemów do pokonania w mhm. generowaniu tych obrazków, że algorytm ma duży problem ze zrozumieniem tego. Czym są dłonie i jak powinny wyglądać. Ja się uśmiecham, i nie wiem, czy to nie jest dobry moment, żebyśmy w tej wersji YouTube'owej naszego spotkania teraz pokazali to, o czym będę mówił, ale Kamil Sołdacki, nasz szef dźwięku, pracując ostatnio ze Sztuczną Inteligencją, dostał palpitacji serca, bo trochę to trwało. Miała zły dzień po prostu. No i wrzucił hasło, już nie pamiętam teraz jakie, do sieci, żeby ona wygenerowała obrazek na ten temat. No i nagle pojawiają się cztery obrazki. Faceta w słuchawkach, który jest w panice, nie wkurzony. I mówię do niego. A skąd ona wiedziała, że jesteś łysy? On mówi: No właśnie, widzisz, nie znasz dnia ani godziny. Jest w tym coś takiego a propos karmienia i tego być może właśnie momentu, w którym nie dało się, jak mówisz, łańcucha założyć. Dużo ona wie. I w całym tym obszarze tej generatywnej sztucznej inteligencji już dzisiaj są bardzo specyficzne kategorie, przypadki użycia i zastosowania. I mm. myślę, że fajnie by było, żebyśmy sobie dzisiaj trochę porozmawiali o nich, bo moim zdaniem część z nich będzie już w miarę znana a część z nich jest moim zdaniem fascynująca i bardzo rzadko się o nich mówi. Fascynująca także pewnie dlatego, że to są obszary, które dzisiaj czasami bulwersują, czasami budzą kontrowersje, prawda? To głównie też dlatego. Pierwszy taki rodzaj to jest text to code, czyli tekst do kodu, w sensie do oprogramowania, gdzie to jest taki rodzaj jakby tej generatywnej inteligencji, która służy do automatycznego generowania kodu na podstawie instrukcji w języku naturalnym. Teraz można powiedzieć to na poziomie ogólnym, czyli zbuduj mi stronę internetową, w której będą, czy tam stronę internetową, w której będą Poszczególne elementy, nie wiem, marketplace, albo w modelu okay. SaaS, dashboard, który ma wykryć, i tak dalej, i tak dalej. Albo mogą to być bardzo, bardzo wąskie, tak? Czyli zbuduj mi kontener w jakiejś części mojego oprogramowania, który obsłuży zmienną X oraz połączy z bazą Y. Albo znajdź w tym kodzie. Błąd, tak? okay. Czyli po to, żeby spróbować zrobić tak zwany debugging albo generalnie rzecz biorąc poszukać, albo możesz powiedzieć, jak lepiej zapisać ten kawałek kodu, jak zoptymalizować ten kawałek kodu. Czyli generalnie rzecz biorąc, ten tekstu to code może być wykorzystywany i jest dzisiaj wykorzystywany, aby pomóc programistom łatwiej tworzyć oprogramowanie lub zautomatyzować powtarzalne zadania, takie właśnie jak wspomniane tworzenie stron internetowych. Bardzo dobrym przykładem na to jest to wspomniane rozwiązanie, czyli GitHub Copilot. W niektórych organizacjach i w niektórych zespołach na dzień dzisiejszy 40-50% kodu już może być tworzone przez sztuczną inteligencję albo ze wsparciem tego typu rozwiązania Tak Dobra, tylko drobna dygresja albo pytanie raczej czy stwierdzenie, że jeżeli jestem firmą, która tworzy kod i jestem autorem tego kodu, no to jeżeli ja używam sobie sztucznej inteligencji jako narzędzia i nie wiem czy to już jest ten moment tego prywatnego świata, w którym ja mogę totalnie moimi rzeczami ją nakarmić, ona mi ułatwia przestrzeń i nie ma tej trwogi, że korzystam z wiedzy innych ludzi Jest. albo kodów innych ludzi? Jest. Dzisiaj na przykład zobacz, że firmy Enterprise no. bardzo często wstrzymują się przed używaniem tego rodzaju generatywnej sztucznej inteligencji, ponieważ ona się uczy na. Danych na naszym kodzie, na naszych mm -hmm. rozwiązaniach, tak plus na kodzie na przykład tym, który jest dostępny. Czyli ona jest outsourcowane, czyli ona jest open. Na kodzie Aha. na przykład open source, tak, ale również ma dostęp do naszego, czy może mieć dostęp do czyli naszego. Czyli ono nas wywalić na zewnątrz. Tak? I tutaj wracamy do tej okay. tezy sprzed chyba dwóch podcastów, mm. gdzie rozmawialiśmy o trendach i tym trendzie związanym z tworzeniem takich prywatnych modeli, czy też pracą bezpośrednio na urządzeniach, albo pracą wewnątrz organizacji, gdzie te modele nie wypuszczają tych informacji, których się nauczyły poza organizację. To jest jedno z takich potencjalnych rozwiązań, które zaadresują ten problem, ale to jest problem rozwiązywalny przez czas. Nie wiem, czy to jest dobry kontekst, ale wydaje mi się, że tak jak sobie dzisiaj siedzimy i trochę filozofujemy i pokazujemy bardzo szeroko i głęboko to, co się dzieje, kiedy jest dyskusja, dlaczego Izrael nie chce dać Ukrainie swojego dumu, czyli takiej tarczy chroniącej przed atakami, strach jest trochę o to samo. Jeżeli by doszło do, nie wiem, złamania tego, zniszczenia tego i nagle elementy tego trafiłyby na przykład do Teheranu, no to jest idealne, tak? Czyli jakby wróg przejmuje wiedzę, i ja wtedy jestem goły. No i, w, i trochę podobna sytuacja. I, I w kontekście przedsiębiorstw, w szczególności duże firmy, obawiają się. No weźmy przykład, nie wiem, banku, tak, w którym mm. tworzysz oprogramowanie i ten model na przykład uczyłby się na Twoich danych, ale jednocześnie Dokładnie. próbował wykorzystywać. Bo musisz też pamiętać, że tego typu rozwiązania mogą działać w dwie strony, bo z drugiej strony może być ktoś i powiedzieć: znajdź mi dziurę w tym kodzie. I no oto tak, jest ten jest. kawałek tego kodu, tak? A się nauczylić potencjalne. Tak, ale to wiesz, to jest zawsze ten balans, tak? Mm. Jakby z jednej strony. Balans dobra i zła, czyli dobrego złego wykorzystania, ale z drugiej strony też tak jak mówię, działania tych prywatnych modeli. Każde przedsiębiorstwo będzie wiedziało, że może wykorzystywać te modele w bezpiecznym wewnętrznym środowisku. I zobacz, jak to się wiąże z drugim rodzajem tej generatywnej sztucznej inteligencji, czyli tekstu video. Ona służy do generowania filmów z opisu tekstowego. Może być używana do tworzenia filmów ze skryptu tekstowego, czyli piszesz skrypt mm. danego wideo, albo do generowania na przykład wideo marketingowego, albo na przykład szkoleniowego. Mm. Tak? Ja w zeszłym roku. Kilka tysięcy godzin szkoleniowych w różnych krajach, wygenerowane za pomocą. Osoba nie była prawdziwa, głos tych osób też był wygenerowany przez sztuczną inteligencję, prezentacje były wygenerowane przez sztuczną inteligencję, tło i całe wideo. I teraz pomyśl sobie, gdybyś miał zrobić ten tekstu-video albo mhm. inaczej, gdybyś miał rozwiązać ten problem mhm. z punktu widzenia biznesowego, czyli zrobić dziesiątki tysięcy godzin szkoleniowych z lektorami w różnych językach, z różnymi prezentacjami wagon pieniędzy. Wagon pieniędzy. Dosłownie wagon pieniędzy. Teraz za pomocą sztucznej inteligencji czy też tego typu mm -hmm. produktów, które adresują obszar tekstu voice, można było wygenerować osoby, które prezentują mm -hmm. z uwzględnieniem czynników kulturowych, czyli akcenty, głos i tak dalej, i tak dalej. Przygotować jeden obszar szkoleniowy i wygenerować na mm -hmm. przykład kilka tysięcy godzin filmików na podstawie tych skryptów. Rozwiązania typu Runway ML, bardzo ciekawa rzecz, to jest edytor wideo, który pozwala na przykład usuwać albo dodawać elementy na twoim wideo. Mm -hmm. Jest kotek, nie ma kotka, ale piszesz usuń kotka i już kotka nie ma. Albo dodaj kotka w tym wideo. Możesz to zrobić albo usuń całkowicie tło, zostaw tylko postać. I to jest już robione na takim poziomie, gdzie jak patrzysz na to wideo, no, to demokratyzuje dostęp do technologii, czyli wcześniej trzeba było mieć. Naprawdę spore skile, żeby potrafić to zrobić dobrze. Dzisiaj w zasadzie każda osoba może wejść na tą stronę, spędzić 30 minut na czytaniu instrukcji za chwilę wgrać swoje wideo i zacząć się bawić. Tak? Oczywiście to niesie ze sobą pewnego rodzaju też zagrożenia, tak? czyli mogę napisać Usułem określony, określony <laughs> scenariusz i znika. Kolejny obszar to jest tekstu image, czyli to jest taki typ tej generatywnej sztucznej inteligencji, która służy do generowania obrazu za pomocą tekstu. Czyli ten przykład, który wspomniałeś, no tak. łysy. No właśnie właśnie nie wiadomo. <laughs> Było, czy padło hasło Łysy, ale może kamera komuś w ale komputerze Scott Kamila wie, była w że mówi o Kamilu, a nie o sobie. Usuń łysego z nagrania. Czyli jesteś w stanie wygenerować jakiś obraz hmm. i rozwiązania, o których sobie rozmawialiśmy, czyli takie rozwiązania open source'owe, jak Stable Diffusion, albo takie rozwiązania, czy już bezpośrednio produkty, jak na przykład Meet Journey, gdzie możemy się zarejestrować i generować sobie obrazki. To mogą być ilustracje do naszych projektów, to mogą być ilustracje na strony internetowe, to mogą być obrazki, które chcemy sobie, nie wiem, wydrukować na ścianie i tak dalej, i tak dalej. Użyć komercyjnie, użyć prywatnie, ale możemy sobie wygenerować, tak? Ten tak zwany prompting, czyli wpisywanie tego tekstu Tekstu jest już dzisiaj pewnego rodzaju sztuką. Czyli, jak to zrobić dobrze, żeby wygenerować naprawdę niesamowite rzeczy? Że to nie mm -hmm. będzie tylko mm -hmm. łysy facet siedzący za biurkiem, tylko. Jest tam dużo więcej detali, które są w stanie wygenerować ten obrazek dla nas w stylu takim, w którym byśmy chcieli. Tak? W stylu nie tylko lata 80., ale możesz bardzo dokładnie predefiniować poszczególne elementy. Co ktoś może mieć na koszuli, z czego ta koszula ma być zrobiona. Czy ma być to bardzo ostry obrazek, czy na przykład nieco rozmazany, które elementy tego. Ilość rzeczy, które jesteś w stanie tam wprowadzić w procesie tego promptingu, po to, żeby uzyskać mhm. efekt, i ilość wariacji, które można zrobić, jest po pierwsze niesamowita, a z drugiej strony za ci czas, bo gdybyś miał prosić no tak. kogoś, czy pracować z zespołem, żeby to robić, siedzieć w montażowni, w i... ręcznie. ręcznie, tak? No tak, w sensie, tak. to jest ogromna ilość pracy, która jest zaoszczędzona i jakby okładki gazet już dzisiaj, czy wielu magazynów, już dzisiaj są generowane za pomocą sztucznej inteligencji, a nie rysowane przez na przykład ilustratora. Ten ilustrator jest tam potrzebny oczywiście w pewnym zakresie, ale już nie w takim, że w całości on jest stworzony przez tę osobę. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z Bartkiem, ale teraz czas dla naszego partnera. Dla tych, którzy nie rozstają się z długopisem, sprawdzi się e-podpis z długim terminem ważności. Na rok lub dwa lata, dzięki któremu podpiszesz nawet do 100 tysięcy dokumentów. Mówi Elżbieta Włodarczek z KIR. Część z Was podpisuje dokumenty codziennie, a część być może sporadycznie. Dlatego wybierz odpowiednią dla siebie wersję. W KIR możesz wybrać więc podpis jednorazowy, długoterminowy albo zintegrować swój system z m a co, jeśli nie robię tego często? Jeżeli podpisujesz dokumenty okazjonalnie, możesz skorzystać z jednorazowego e-podpisu. Wystarczy tylko potwierdzić swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej i podpisać dokument za pomocą kilku kliknięć. Czy ja lub moi partnerzy potrzebujemy do tego jakichś dodatkowych rzeczy? Jeżeli zarządzasz nowoczesną firmą, stawiasz na oszczędność, respektujesz środowisko, zintegruj swoje systemy z m Twoi pracownicy i partnerzy biznesowi będą mogli podpisywać dokumenty wprost. W Twoim systemie. Użytkownicy nie będą musieli instalować dodatkowego oprogramowania, gdyż wszystko zrobią na Twojej platformie. Sprawdźcie sami, czy to rozwiązanie dla Was? www.mshafir.pl Jak patrzę na listę tego Generative AI, którą przygotowałeś, to właściwie nie ma takiego czegoś po drugiej stronie, do czego AI dzisiaj nie może pić. Tak? Czyli nie można nawiązywać. Nawet jeżeli to jest tekstu NFT, tekstu 3D. Skończyło się ograniczenie? Jeszcze nie, no bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Mm. I ja nie wiem, czy to jest ograniczenie, tak? Czy to nie jest uwolnienie jeszcze większego poziomu kreatywności dla ludzi i uwolnienie czasu jednocześnie. I ja raczej staram się w ten sposób na to patrzeć, no bo zobacz, mm -hmm. jeżeli i czasami to już oznacza to zwiększenie potencjału rynkowego, bo zobacz na przykład w przypadku tekstu audio, tak? Czyli generowanie dźwięku z opisu tekstowego. Przykład z Eleven Labs, mm -hmm. to co jest w Ukrainian Brief, to co robisz, myślę, że jak już mm -hmm. Ukaże się to nagranie, to będzie też moja wersja, w której jest przygotowany przeze mnie artykuł dotyczący wstępu AI dla liderów w biznesie, mm -hmm. gdzie tekst jest przygotowany przeze mnie, głos jest mój ale ja nigdy tego nie wypowiedziałem, mhm. tak? I tutaj w ogóle w tym obszarze tekstu audio jest, zakres jakby zastosowań jest ogromny, dlatego że z jednej strony możesz mieć sytuację, w której nagrałeś już podcast i potrzebujesz dogenerować sobie jeden element, tak też może być. Mhm. Może być sytuacja, w której ten przysłowiowy Tom Hanks będzie mógł w filmie mówić po polsku, mhm. tak? czyli nie ma lektora, nie masz potrzeby napisów, z drugiej strony możesz mieć youtubera, tak, czyli czy ten przykład MrBeast, tak najpopularniejszy youtuber, jego drugie największa taka społeczność oglądająca go to jest społeczność hiszpańskojęzyczna mhm. i dzisiaj przygotowane są napisy i lektor hiszpańskojęzyczny. Już jakby od dzisiaj, czy od wczoraj mhm. jak to nagrywamy, to nie ma sensu, tak? To znaczy można to zrobić za pomocą oryginalnego głosu albo tekstu, który jest zamieniany na audio, czyli mhm. tekstu audio, ale też audio to audio, tak? Czyli ktoś coś wypowiedział w audio to audio, akurat w rozwiązaniach tych generatywnych, one już zaczynają być też w czasie rzeczywistym. Czyli ja mówię tutaj do tego mikrofonu, jeżeli on jest przetwarzany przez tam kilka rozwiązań takich, które mogą na przykład modulować dźwięk lub zamieniać go, ja mógłbym do was przemówić głosem no, Darfa Vadera. Myślę, że to znowu kotek się nam pojawi, no, bo już wchodził na... No. Kotki nie, wiem. Czyli kotku. bylibyśmy w stanie zrobić live transmisję na przykład wherever i ty mówiłbyś do hiszpańskiej publiczności w real time po polsku, paradoksalnie? Na dzień dzisiejszy być może z nieznacznym opóźnieniem. Okej. Okay. To znaczy dałoby się już to fajnie poskładać i mm -hmm. jeszcze nie tak bardzo, w znaczy oczywiście no, no, są no, no, różnego no, no. rodzaju technologie, ale nie jest to jeszcze na tej zasadzie takie, wiesz, jak widzimy w filmach, że, nie wiem, masz w uchu słuchawkę ja mówię po polsku, a da, ty, da, ty w, da, da, w da. usłyszysz mój głos już na przykład, ten sam głos, którym ja mówię mm -hmm. tylko na przykład w języku angielskim. Są różne dema, ale jakby w rozumieniu takie, wiesz, masowo okay. dostępnego rozwiązania to jeszcze chwilkę musimy poczekać. Przy czym ta chwilka to jest kwestia raczej No tak. Właśnie to a propos tego niż lat. też mam taką pełną listę pytań, ale nie chcę przerywać tej listy, gdzie ta generatywna AI się pojawia, ale czas w jakim dzisiaj toczy się ta rywalizacja o to kto pierwszy coś zrobi, jest moim zdaniem ze 200 na godzinę. Tak, szybkość jest ogromna, mm. dlatego że po pierwsze, płynie talent w ten obszar. Po drugie, dostępność poszczególnych modeli do generowania, czyli ten przykład, który podałem tekstu tak? do obrazu, tak? Czyli do obrazu. gdzie generujemy obrazek ze zdjęcia. To jest to, co pisałem w newsletterze. Jeżeli ktoś chciałby dzisiaj stworzyć tego typu serwis, czy produkt dla siebie, który pozwala każdemu wygenerować z tekstu określony obraz, to dzisiaj za 16 dolarów można już kupić model, który mm. będzie generował obrazy, w, nie wiem, w 8 czy 16 bitach w rozumieniu graficznym, tak, albo w stylu lat 80. Mm. albo w manga, czy jakimkolwiek innym. Tak? Czyli Dostępność się do tego typu, po pierwsze, demokratyzuje i horyzontalnie, i wertykalnie. To znaczy, demokratyzuje się w zakresie dostępu do tych modeli, mhm. czyli każdy je może kupić, a łatwość z nich korzystania również się demokratyzuje. Czyli, jakbym pewnie dzisiaj był nastolatkiem, no, bym się tam dłubał przy komputerze i O kurczę, mogę wygenerować sobie tego typu serwisik, pobawić się tym, spróbować, mhm. jakiego rodzaju to są zastosowania są również takie zastosowania, gdzie ten próg wejścia dzisiaj jest troszeczkę może nie tyle trudniejszy, ile bardziej na przykład niszowy z perspektywy konsumenckiej. To byłby rodzaj tekstu 3D. Czyli tam, gdzie mówimy o generowaniu modeli 3D z opisu tekstowego. Modele 3D, firmy, które na przykład sprzedają, produkują produkty, mhm. produkują je masowo, to są firmy na świecie, które mają w swoich zasobach ponad 100 milionów modeli 3D różnego rodzaju produktów. I teraz kiedyś to było robione na podstawie zdjęć, później tych modeli komputerowych, później tworzenia modeli tych komputerowych, a dzisiaj na przykład jest możliwość dopisania sobie, czyli chciałbyś stworzyć przysłowiowe krzesło z detelami, wygenerować model 3D do niego. Czyli na przykład na etapie projektowania różnego Rodzaju rozwiązań i produktów można to robić, więc jeżeli chciałbyś coś sobie wydrukować na drukarce 3D, to stworzenie z opisu tekstowego modelu 3D tego rozwiązania z podaniem na przykład detali, czyli rozmiaru, wymiarów wysokości, koloru, szerokości, i tak dalej. koloru i tak, dalej, i tak dalej, jesteś w stanie wygenerować to z tekstu do modelu 3D i tego typu rozwiązania, takie jak m.in. innymi Dreamfusion i Get3D, no, mhm. jakby to są takie pierwsze jaskółki na tym rynku. Są również rozwiązania takie, które są fascynujące, ale bardzo niszowe i powiedziałbym, że na początku swojej drogi z perspektywy komercjalizacji, to są rozwiązania generative AI, takie jak np. brain-to-text, mhm. które polegają na tym, że używamy tych rozwiązań, do konwersji myśli na tekst. Czyli myślimy o jakimś rozwiązaniu, myślimy o czymś. Mm -hmm. Za pomocą tego typu generatywnych rozwiązań one są zamieniane na tekst. I jest takie rozwiązanie, które się nazywa rozwiązanie. To jest zarówno taki scientific paper, jak i algorytm, który się nazywa Meta AI, speech from brain, który jest na początku fazy rozwoju, który pozwala właśnie odczytywać fale mózgowe i na nich. Generować tekst. Mhm. Co dla osób, które mogą być w sytuacji, w której jest to jedyne rozwiązanie, jedyny sposób kontaktu ze światem, rozwiązaniem dość rewolucyjny. na przykład. Nie tylko, wiesz, no osoby, które na przykład nie mogą być tak, tak. No, osoby, które mogą być na przykład sparaliżowane, tak, albo w określonym stopniu uszkodzenia czy niepełnosprawności ciała, aparatu mowy i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby wczesny etap, ale też pokazuje ogromny potencjał tego, że on się nie kończy na generowaniu tekstu o kotkach. No tak. Ale tylko pytanie, bo rozumiem, że ta AI gdzieś pomiędzy tym naszym mózgiem a tekstem jest podpięta samą swoją wiedzą i ze swoim talentem, tak, że jest w stanie. Wyłapać, zrozumieć, przetworzyć, być może skorygować i wypluć. Tak, bo wiesz, na przykład w tych modelach, które są modelami image to text, czyli nie text no tak. to image, czyli tekst do obrazu, tylko image to text, możesz zadać dany obrazek, ta generatywna sztuczna inteligencja, ten model, ten algorytm przedstawić bardzo dokładny opis tego obrazka. I zobacz sytuację, w której jesteś, nie wiem, firmą i e komersową, która ma obrazki określonych produktów, a musi wygenerować ich opisy. Algorytm generuje ich opis. A jeszcze dodatkowo później sprawia, że on brzmi w sposób, który jest atrakcyjny na przykład dla persony, która byłaby zainteresowana. Wyobraźmy sobie, że to jest, nie wiem, namiot firmy X. To jest zdjęcie to. namiotu firmy X, no bo algorytm rozpozna na przykład logo firmy na danym obrazku, wygeneruje opis, rodzaj namiotu, jest w stanie stworzyć copywriting do tego rozwiązania na poziomie, który adresuje osoby, które będą zainteresowane kupnem tego okay. namiotu i później możemy Czyli tego typu albo umieścić singiel, na single, który tak, jedzie tak, adwenterownie. Już, już, już dzisiaj są rozwiązania które pozwalają generować copywriting w zależności od persony Grupy docelowej. Okay, tak, czyli grupy, masz personę tak, w grupie. Tak. Okay. I określasz grupy docelowej, i jakby łączysz model image to tekst, później na przykład stosujesz prompting i otrzymujesz hmm. opisy do tych produktów, czy copywriting do tych produktów, który jest zdedykowany danej personie, do której powinien być zaadresowany. Kupuję ten pomysł. <laughs> na razie, ale wracając do tego AI, które właśnie łączy jakby cały brain z tekstem na przykład. To gdzie jest granica? A po co ci granica? <laughs> Wiesz, pytanie, po co Ci jest granica? Zobacz, że czy interesuje Cię patrzenie na horyzont czy za horyzont. Nie? I czy szukasz granicy, czy zastanawiasz się, gdzie mhm. tą granicę można przesunąć? Innowacja to jest nieustanne przesuwanie tej granicy. Teraz, czy zawsze w poprawnym kierunku? No nie mhm. zawsze, tak, czasami no tak, tak, przesuniesz tę tak, tak, tak. granicę w miejscach, w których być może to być etycznie złe, albo działać na szkodę innych, ale. Innych miejscach może przesuwać tą granicę w sposób, który prowadzi do rzeczy dobrych. Pytanie jest takie, czy w ogóle ta granica potrzebna? Nie wiem. Ja, jakby nie zadaję sobie pytania o granicę, tylko zadaję sobie pytanie, what's next? Nie? Czyli to jest bardziej jak seria ścieżek. Zrobienie jednej rzeczy być może otwiera ci pięć ścieżek na zrobienie pięciu innych rzeczy, które otwierają ci dziesięć ścieżek na zrobienie dziesięciu innych rzeczy. Do tego chciałem pić, właśnie, kiedy powiedziałeś wcześniej, że dlaczego ograniczenie, albo dlaczego granice? Ja teraz znów nawiązuję do tego słowa, tylko w właśnie w trochę innym kontekście. Natomiast zastanawiam się z perspektywy osoby kreatywnej. Jeżeli ja zatrudniam do tego właśnie tego typu narzędzia, czyli już nie wprowadzam maszyn do fabryki albo wręcz do właśnie tego typu zawodów wchodzi ta sztuczna inteligencja, to my, osoby kreatywne, stajemy przed wyzwaniem, co dla nas jest za tym horyzontem. Czyli jeżeli uwolniliśmy właśnie ileś swojej przestrzeni, w co zaangażujemy ten czas, tak? Jak rozumiem. I Tylko tyle? I zobacz, i nigdy nie będzie mniej pracy, nie? Nigdy nie będzie mniej pracy. Zawsze w bardzo wielu rozmowach o... Wykorzystaniu technologii, czy o postępie technologicznym, jakby stawia się ten problem, bo to a co z ludźmi? Mm -hmm. tak? W sensie, no tak, co? tak, tak. Nie, tutaj myślę, że nawet... czasami te procesy oznaczają transformację rynków w taki sposób, że ludzie tracą pracę, ponieważ ona na przykład została zastąpiona przez technologię albo przez maszyny. Tak wygląda postęp technologiczny. Teraz, zazwyczaj co się dzieje w tego typu procesach, to jest to, że ten czas, który został uwolniony przez technologię czy przez automatyzację, jest wypełniany przez ludzi na inne czynności. Teraz czy powinno się w jakiś sposób pomagać, być może chronić, być może, jak to się ładnie mówi, przeprowadzać programy reskillingowe i upskillingowe mhm. na poziomie państw, na poziomie firm, na poziomie indywidualnym po to, żeby ten czas na przykład dla dużych grup społecznych był Łatwiejszym czasem przejścia, jeżeli mówimy o przejściu między kompetencjami? Zdecydowanie mhm, tak. tak. Jeżeli spojrzysz na to z perspektywy takiej jakby indywidualnej i jesteś, nie wiem, osobą, która się zajmuje, jesteś copywriterem, mhm. tak, to jeżeli Twój, wracając do naszego ostatniego odcinka Fixed Mindset, Rove Mindset, tak, jeżeli Twoje myślenie jest, jakby będę copywriterem przez najbliższe, jakby do końca życia, cool, prawdopodobnie będzie to zadanie bardzo niszowe, ale jest szereg innych rzeczy, które możesz wykorzystać. Mając ten dobry zmysł do copywritingu, gdzie za pomocą technologii jesteś w stanie tworzyć niesamowite rzeczy, bo ja dzisiaj będąc copywriterem, wykorzystywałbym tą generatywną sztuczną inteligencję do pisania takiego copywritingu, który będzie. X razy lepszy nie tylko od tego, co no tak. ktoś po mojej lewej czy po prawej stronie stworzył, ale również lepszy od tego, co, co ja sam. sama tak. ja sam albo sama ta generatywna sztuczna inteligencja by stworzyła. No bo dlaczego ja w połączeniu razem z tą sztuczną inteligencją może mm -hmm. być coś ciekawego, tak, tak? tak? Ten pierwiastek ludzki tutaj nadal jest bardzo ważny, bo pamiętaj, że to, że coś jest na płotek, nie? Mm -hmm. ten algorytm na dzień dzisiejszy, on nie rozumie tej części w sensie, on nie wie, co to jest płotek. Tak. On wie tylko, że z 90% 9.99 stopniem prawdopodobieństwa, tak. po tym zwrocie powinien wystąpić zwrot. Tak potrzebuje potem. człowieka, po prostu krótko mówiąc. Ale wiesz co, pomyślałem też o tym, że zobacz, bo tu jesteśmy krótcy my ludzie w kontekście i zmieniającego się świata i różnych grup docelowych, że jeżeli moglibyśmy w tym kontekście wykorzystać i naszą umiejętność i technologię, to jeżeli kiedyś pamiętam z Michałem Szafrańskim o tym rozmawialiśmy. Michał mówi, ja nie potrafię pisać kopii do kobiet. Przepraszam Michał, jeśli ale nie sądzę, żeby to była jakaś tajemnica, którą ujawniał. I teraz on mówi, dlatego Próbuje znaleźć pomoc. Nie? Ale teraz, mhm. mając maszynę obok siebie, wiesz, że to ma być właśnie twoja odezwa do kobiet, ale wiesz, że tu się kończy twoja możliwość. Prosisz, sam zatrudniasz tę maszynę, żeby ona dokończyła. Tak, i pomaga ci w wykonaniu tej pracy. Skutek jest I inny, teraz, nie? jeżeli z punktu widzenia biznesowego ta potrzeba zostaje dobrze zaadresowana, czyli masz. Produkt, który powinien być, czy chcesz, żeby został sprzedany, i ono rozwiązuje problem dla określonej persony i wykorzystujesz tą sztuczną inteligencję, czy też tego typu rozwiązania generatywne, do tego, żeby ci pomóc, ekstra, tak? W sensie, no bo zobacz, jaka jest jakby alternatywa wczorajsza, dzisiejsza, czy teraźniejsza jeszcze dla wielu firm i organizacji, jest taka, że znajdziesz od tego firmę, która być może ci to zrobi, czas dostarczenia tego będzie dużo dłuższy, i tak dalej. No i ja jeżeli dzisiaj na przestrzeni uruchamiam nową firmę, także to znaczy jestem w tej chwili w pracy nad nową firmą, mam stronę internetową, mam. Mam opracowany swój produkt, mam określone persony, które adresuję, i ja na przykład pracuję z tą sztuczną, generatywną sztuczną inteligencją, po to, żeby na przykład, mam swój produkt, mam problem do rozwiązania i zadaję pytanie: jaki jest pięć sposobów przedstawienia tego problemu z perspektywy value proposition dla takiej i takiej persony? Zadaję to pytanie i dostaję na przykład pięć propozycji. To może być coś takiego, to może być coś takiego albo coś takiego. Ja mówię, kurczę, tak, no to jest dobre. W sensie myślałem o tym, teraz w jaki sposób można to inaczej ująć? W jaki sposób można popracować nad tym copywritingiem? A dlaczego, jeżeli na stronie potrzebujesz, żeby to było bardziej crisp, tak? tak. I możesz zadać tej sztucznej inteligencji, powiedz, zrób to bardziej crisp, bo ja na przykład potrafię to opisać. Ale nie potrafię z tego stworzyć na przykład dobrego sloganu, który byłby mm -hmm. trzywyrazowym headlinem, który trafiałby do tego odbiorcy. I później ja sobie mogę analizować na tej stronie, czy to działa, mm -hmm. czy to przykuwa wzrok, Jeżne. czy to konwertuje. Czy to jest takie CTA, czy Dokładnie nie? Na przykład, tak. nie zarezerwuj, czy zapisz na później. Dokładnie na tak. Ale wiesz, I teraz zobacz, że ktoś nadal musi zobaczyć, czy przycisk Get in Touch no tak. versus. Kontakt US versus jakikolwiek inny będzie dobrze konwertował. Muszę to sprawdzić, muszę to zobaczyć, muszę to przetestować. Jeszcze. Jeszcze. Bo oczywiście w skali są narzędzia, które pozwalają na tworzenie takich A-B testów w tysiącach. Choć wiesz o czym myślę jeszcze, niech to będzie pytanie laika na koniec, jeżeli zadajesz jej takie konkretne rzeczy, niech to będzie bardziej crisp, i tak dalej, i tak dalej. I z jakiej bazy ona korzysta dzisiaj? To znaczy, kto nawrzucał tamtej sztucznej inteligencji w tym świecie open, tego, z czego ona dzisiaj czerpie? To jest bardzo dobre pytanie i dzisiaj w Wokół tego jest dużo kontrowersji dlatego że większość firm które oferuje tego typu rozwiązania nie ujawnia skąd są te zbiory danych czy to jest po prostu część internetu którą znaleźliśmy w wiaderku no, ktoś no, zostawił nam przed drzwiami nie? część to mogą być dane na przykład prywatne które są celowo na przykład firmy które zajmują się budowaniem algorytmów w medycynie mm -hmm. zdecydowanie posługują się danymi na przykład zanonimizowanymi czyli na przykład wynikami badań albo zdjęciami RTG no i tamte dane są zanonimizowane i algorytmy są trenowane na tych danych po to żeby na przykład wykrywać pewne rodzaju anomalie, mhm. dajmy na to na zdjęciach. Jest dzisiaj dużo dyskusji, i tak jak w przypadku Google zobaczymy rozwiązania, pewnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No i powstaje pytanie, czy to są wszystkie dane, które były dostępne w internecie, czy są dostępne w Google jako wyszukiwarce, czy to jest część danych, część danych, które funkcjonują dzisiaj w internecie. Być może ten model nie powinien być nimi karmiony, bo może zostać skrzywiony w określoną stronę, ale zaraz, mhm. od razu podałbym kontrargument, a dlaczego nie? No bo jeżeli wytniesz dane, to pytanie, które dane wytniesz, bo ty wyciąłbyś prawdopodobnie z tego algorytmu, czy też z tego zbioru inne rzeczy, niż ja bym wyciął, ponieważ możemy mieć innego rodzaju wrażliwość, możemy pochodzić z innego miejsca na świecie, możemy być zwolennik, nie będziemy, ale możemy być zwolennikami <grych> cancel culture, mhm. albo jeszcze czegoś innego Jestem. i będziemy dostosować ten model w taki sposób, który na przykład odpowiada nam, a niekoniecznie odpowiada prawdzie. I powstanie tutaj cały ten dylemat, który jest związany z tym obszarem etyki tego typu rozwiązań, gdzie niestety głównym problemem jest to, że ta rozmowa Mowa o etyce, nie tylko generatywnej, ale po prostu etyce sztucznej inteligencji. Bardzo często sprowadza się do tego, żeby większość, która aktualnie odpowiada za agendę, determinuje tego, co jest poprawne, było w tym poprawne, no ale później kończymy z tym, że niekoniecznie wiąże się to z wolnością słowa albo wolnością poglądów. Zazwyczaj wiąże się to z model zwracać rzeczy. <laughs> Które ktoś uważa, że powinny być skrzywione w określoną Skrzywione w określoność. Chodź, zobacz, powiedziałeś, po co ci granica? Choć w zupełnie innym kontekście, nie, ale tutaj jest też ten moment, czy tutaj czasem potrzebna jest jakaś granica, czy da się ją ustawić? I jeśli. Ja bym bardzo szeroko otworzył drzwi do tego studia jakiemuś etykowi od właśnie tej sztucznej inteligencji, żeby usiąść i po prostu trochę filozoficznie pogadać nie? o tym. Bo teraz nie wiem, gdzie jest tego typu sytuacja, w której, tak jak mówiłeś, 200 na godzinę pędzą firmy, które dzisiaj pracują na rynku AI. Talenty tam idą, wszyscy coś rozwijają, jest tego dużo. Ale jednocześnie myślę, że przy tym tempie właśnie nowych produktów, poznawania przez ludzi tego, jakie duże są możliwości, dyskusja o tym... Hej, hej, może za szybko, hej, hej, może tu postawmy mur, a może na to już nie pozwalajmy, a może tutaj zadbajmy o rozpoznanie praw własności. Zaczęliśmy od tego, że w Chinach musi być watermark, słuchajcie, wytworzona przez AI, nie? Że te dyskusje, miękkie, już nie technologiczne, będą tak samo ważne. One się będą odbywały później w czasie? No bo mm. Builders Build. No tak, a to się martw. A później. <noise> etyku. Później ta adopcja wygląda tak, że przychodzą inne osoby, patrzą na to i mówią: tu można zrobić to inaczej, tu źle, tam za szybko, tam za wolno, tu przeoczyliście to i tak dalej. Zawsze jest ktoś, kto jest jakby na tej granicy, tak? W sensie jest ktoś, kto rusza na ten dziki zachód technologiczny, mm. jest ktoś, kto jest tam pierwszy, odkrywa, sprawdza i później za tym ruszają. Inne wozy, kiedy mówi się, już jest bezpiecznie, już jest ciekawie, już można zacząć coś budować, już tam coś jest, mniejsze albo małe ryzyko. Mamy do czynienia z tą masową adopcją tego typu rozwiązań. I jest czas dla wszystkich, jest czas dla filozofów, jest czas dla etyków, jest... ale wiesz, z tego nam się układa całkiem niezła seria poświęcona AI w, jako subseria właściwie technologicznie, tak jak zresztą sugerowałeś na początku roku w naszych prywatnych rozmowach, bo wydaje mi się, że otwiera się mnóstwo wątków, takich, które nie są tylko zachwytem nad tym, wow, jak to fajnie brzmi, wow, jak naturalnie, wow, jak dobrze napisany artykuł, wow, jak coś tam, tylko wchodzimy w nisze, o których jeszcze nie wszyscy sobie rozmawiają. Zobacz, że tak naprawdę pierwszy raz od dekady, czy kolejny raz od dekady, gdzie mieliśmy do czynienia z tą transformacją mobile'ową, która wynikała z konieczności zmian zachowań, czyli zmiany zachowań konsumentów sprawiły, że biznes zaczął adoptować technologię w inny sposób, dlatego że zmieniły się zachowania konsumentów i mobile, czy smartfony... Były tym urządzeniem i tym kanałem dystrybucji, który determinował te zmiany w zachowaniach mm -hmm. konsumentów. I mówimy tutaj zarówno w segmencie B2C, jak i w segmencie B2B. Teraz jesteśmy w bardzo początkowym okresie, w którym część osób dostrzega, że kolejny obszar transformacji firm i zachowań konsumentów będzie wynikał z procesów związanych ze sztuczną inteligencją, czyli kolejna transformacja przedsiębiorstw, to jest transformacja ze względu na sztuczną inteligencję. Część z organizacji, z którymi nie wiem dzisiaj ja mam do czynienia, mhm. to jest Rzecz, która jest absolutnie top of mind, tak? czyli dzisiaj mogę pracować z tymi organizacjami, zastanawiamy się, jaka powinna być strategia związana z wprowadzaniem czy budowaniem przewagi konkurencyjnej za pomocą algorytmów. Dla części organizacji to jest futurologia. Ci, którzy próbują eksperymentować i próbują to zrozumieć na początku tej drogi, mają większe szanse na to, że za kilka lat, podobnie jak w przypadku. Internetu, mm -hmm. czy w przypadku smartfonów nie obudzą się i nie powiedzą, kurczę, za późno. Mój pociąg odjechał, to, to prawda. Szanowni słuchacze, to jest dobry moment, żebyśmy postawili trzy kropki i zadali wam kilka pytań. Jedno jest takie, czy odcinek trwający nie 25 minut, nie 30, ale prawie 45 minut to jest dobra długość, bo nasz w dźwięku już nas zabija, wyrzuca za drzwi i tak dalej, ale to jest pytanie do Was, ponieważ widzimy, czytamy, słyszymy, że jesteście bardzo zaangażowani i doceniacie to, co robimy, więc to jest bardzo cenna wiedza. Dajcie znak sygnał ile to powinno trwać, bo to będzie determinowało być może ten 23 rok. Druga rzecz jest taka, że nic tak nie pomaga podcastowi jak wasze dobre słowo, bo nam się chce przyjść i gadać, to jedno, ale jeżeli bylibyście tak mili i znaleźli chwilę, żeby wejść na Apple Podcast, bo tam najłatwiej napisać, co czujecie słuchając nas, czy to was rozwija, czy to was wkurza, to też na pewno pozwoli nam się piąć w górę. I jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości albo pytania, to możecie śmiało użyć maila kuźniarmałpa.kuźniarmedia.com albo szwecja.com i tak to jest, jak się zatrudnisz sztuczną inteligencję i można śmiało wyjechać do wymarzonej daczy na północy Europy. Bartek, bardzo dziękuję za teraz. Dziękuję bardzo. Szanownym słuchaczom też i. Tak, miejcie z nas słuchać oczywiście. Bawcie się dobrze. <grymne> Kierownictwo produkcji: Dorota Żurkowska, redakcja: Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja: Olga Michałowska, dźwięk: Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House: Jarosław Kuźniar.